Dzień dobry Państwu, mamy 11 września 2039 roku. W dzisiejszym... Dziękuję. Pierwsza informacja. Elektrownia atomowa w Lipsku ogłosiła, że z okazji rocznicy wizyty papieża w tym regionie podniesie moc o 2137%. Jest to wielki sukces będzie naszych naukowców Podlaskiej Myśli Technicznej i no i będziemy mieli w chuj mocy z tego. Dobra, news drugi. Jeden z naszych reporterów zobaczył Murzyna na ulicy. Jest to niedopuszczalna sytuacja. Już nasza policja się tym zajmuje. Dział ekonomiczny przedstawi nam Łukasz. Czemu stoczy we mnie? Mów, kurwa. Witam w wydaniu Wiadomości Ekonomicznych. Kurwa. Kurwa. Łukasz. Mamy wykruszonki po prostu. Adi ją robił? Dobra, mów o tym piwie. Zostało tutaj policzone przez naszych ekspertów wykres piwa w litrach na godzinę w stosunku do PKB naszego kraju i inflacji. Jak widać, spotyka się to w punkcie tym, o tutaj o. A tu kurwa. To tutaj w tym punkcie i mamy to jeszcze podane w takim wykresie i w takim, bo ludzie nie potrafią czytać wykresów w XXI wieku. A ja umiem? To jest bardzo złoty środek w obecnym czasie na piwo, ale nie jest tutaj, tak powinno być, ale nie jest, bo jest do dupy i chuj. Do tu powinno być, a tu. Wyłącz. Ty i kurwa wtedy, to jechaliśmy ciągnikiem, nie? I pojechaliśmy kurwa. Sanepid oficjalnie uznał brytyjskie jedzenie jako substancję toksyczną. Podlaski Instytut Matematyczny oficjalnie uznał jabłka i banany jako poprawną jednostkę. Niemieccy naukowcy twierdzą, iż podniesienie mocy elektrowni o 2137% spowoduje katastrofę ekologiczną oraz prowadzi po prostu do jebnięcia tej elektrowni i rozjebanie całego Europy. O kurwa! Fałszywe suki, w nawiasie blachary, znalezione w internecie. Kochać to nie znaczy zawsze to samo. Uważaj ziomek, bo ta suka leci na twoje siano. Co znaczy kochać, poznać jej nie dano. Zweryfikuj wtórnie, może sypiasz z blacharą. Mityczny zaomedonk namalowany przez artystę Roża. Nasycenie barw. Doskonałość. Wiele można mówić o tym obrazie przedstawiającym zaomedonga, jednego z najwybitniejszych melonów wśród ówczesnych kultur podlaskich. Znaleźliśmy porwane dziecko, które zostało porwane 15 lat temu. Tak się teraz prezentuje. Znaleźliśmy go na granicy. Było schowane w... W piździe. W suwalskim kościele na ulicy Witosa codziennie od godziny 21.37 grana jest barka. To na tyle w dzisiejszym odcinku.